Kochani, chciałem z wami dzisiaj przestudiować taki temat, który może być kontrowersyjny, bo tytuł tego rozważania to jest tak ze znakiem zapytania bezgrzeszni. Czy my możemy być bezgrzeszni? Czy my możemy po prostu nie grzeszyć? Jak to wygląda? Przyczyną tego rozważania było takie zdarzenie kiedyś u nas dawno temu w Balinie, gdy mieliśmy zebranie zborowe i na tym zebraniu zborowym były omawiane pewne takie drobne, ale drażliwe sprawy, które nie mają tam większego znaczenia w kontekście zbawienia. Jeden z braci skwitował w pewnym momencie to w ten sposób, że przecież my będziemy grzeszyć aż do przyjścia Pana Jezusa. Wiecie, on to mówił żartem, po to, żeby zamknąć ten taki temat trochę niewygodny. Ja się zacząłem zastanawiać, czy naprawdę my będziemy grzeszyć aż do końca, w sensie aż do powtórnego przyjścia Chrystusa? Czy jak będziemy grzeszyć aż do powtórnego przyjścia Chrystusa, to czy my będziemy zbawieni? I zacząłem się nad tym zastanawiać i zacząłem na ten temat po prostu czytać, szukać informacji. Na wstępie chciałbym przeczytać fragment z 39 rozdziału z Wielkiego Boju. Jest to rozdział zatytułowany Czas ucisku. Ellen White napisała tutaj tak. Kiedy głoszenie poselstwa trzeciego anioła dobiegnie końca, skończy się też łaska dla grzesznych i niepokutujących mieszkańców ziemi. Lud Boży zakończył swe dzieło, otrzymał późny deszcz, ochłodę od oblicza Pana i przygotowany jest na czekający go czas doświadczeń. Aniołowie są bardzo zajęci. Jeden z nich, który powrócił z ziemi, ogłasza, że wykonał swe zadanie. Świat został poddany ostatecznej próbie i wszyscy, którzy byli wierni Bożemu prawu, otrzymali pieczęć Boga żywego. W tym czasie Jezus zakończy dzieło pośredniczenia w niebiańskiej świątyni. Podniesie swe ręce i powie donośnym głosem: dokonało się. Zastępy aniołów złożą swe korony, gdy Chrystus uroczyście stwierdzi: kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Los każdego został już rozstrzygnięty. Chrystus pojednał z Bogiem swój lud i zgładził jego grzechy. Dopełniona jest liczba jego wiernych. Królestwo, moc i siła pod całym niebem mają być wkrótce przekazane dziedzicom zbawienia, a Jezus ma rozpocząć panowanie jako Król Królów i Pan Panów. Gdy Zbawiciel opuści świątynię, ciemność okryje mieszkańców ziemi. W tym strasznym czasie sprawiedliwi będą musieli żyć przed obliczem świętego Boga bez pośrednika. Czy w tym czasie będzie możliwość grzeszyć i zachować zbawienie? Gdy mówimy o tym czasie, że Chrystus kończy swoje dzieło i wychodzi z miejsca najświętszego niebiańskiej świątyni, gdzie są wierni Bogu ludzie, którzy jeszcze nie umarli? W jakim miejscu? Na ziemi. A Chrystus przyszedł już? Nie. Czyli mamy tutaj sytuację taką, że my jesteśmy na ziemi. To wszystko jak trwało, tak jeszcze trwa, ale nie ma już możliwości uzyskania przebaczenia grzechów, prawda? Tutaj pamiętam kiedyś takie dywagacje na temat tego, że Duch Święty zostanie zabrany. To tak na marginesie chciałem wspomnieć. Duch Święty wtedy przestanie działać na ludzi, którzy odrzucili Chrystusa. Bo będzie jakikolwiek sens wtedy jeszcze głosić Ewangelię? Nie będzie. W momencie, kiedy kończy się czas łaski, nikt już nie będzie mógł uzyskać przebaczenia grzechów i te słowa, które Jarek czytał i które teraz tutaj ja powtórzyłem z Wielkiego Boju, one staną się faktem. Kto święty, to co? Niech będzie jeszcze świętszy, ale kto brudny, już nigdy świętym
nie będzie, tylko niech się dalej brudzi, prawda? I tutaj są bardzo ważne rzeczy dla nas, żebyśmy my to zrozumieli. My, jako lud Boży, nie będziemy pozbawieni Ducha Świętego. On nas będzie dalej prowadził, ale Duch Święty nie będzie już działał na ludzi niepobożnych. Natomiast my, nie pozbawieni Ducha Świętego, będziemy pozbawieni kogo? Tam czytaliśmy, że lud będzie musiał w tym strasznym czasie obyć się bez pośrednika, bo pośrednik zakończył swoje działanie. Koniec poselstwa trzeciego anioła, koniec wygłaszania poselstwa w ogóle trójanielskiego to koniec łaski, koniec możliwości uzyskania przebaczenia, koniec możliwości poprawy. Nie będzie można już nic zmienić. To, co w tym momencie my uzyskujemy tutaj na tej ziemi, to już zachowamy. Jeżeli czegoś teraz zaniedbamy, nie będzie już szansy na to, żeby to w jakikolwiek sposób nadrobić, nadgonić, naprawić. Jeżeli mówimy o pośredniku, to kogo mamy na myśli? A dlaczego? No bo w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, czytamy, kto jest tym pośrednikiem, prawda? I bardzo dobrze tutaj odpowiedzieliście. Otwórzcie sobie Biblię. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział i wiersz piąty. Jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, prawda? Jest jeden, jedyny pośrednik, który dzisiaj jeszcze działa, który dzisiaj jeszcze wykonuje swoją służbę jako arcykapłan w miejscu najświętszym niebiańskiej świątyni. Dzisiaj wstawia się za swoim ludem, wstawia się za nami. Teraz będziemy od jutra studiować w szkole sobotniej list do Hebrajczyków. To jest jeden z najpiękniejszych listów, jaki ja poznałem. Apostoł Paweł napisał go jak taką jakby rozprawę doktorską. Pisał go do swoich ziomków, do Żydów, którzy bardzo dobrze znali się na Torze, na Pięcioksięgu Mojżesza, na całej służbie, jaka była sprawowana w tej ziemskiej świątyni. I Paweł pisze tam, jak ten cień, który tutaj na ziemi był wykonywany, pokazuje wspaniały plan zbawienia i służbę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Gdy On wstąpił do nieba, wtedy po zmartwychwstaniu i zainaugurowana została Jego służba kapłańska, najpierw w miejscu świętym, a później wiemy, że w 1844 roku nastąpiła ta zmiana. Jezus z miejsca świętego swoją służbę przeniósł do miejsca najświętszego i rozpoczął się sąd. Tak jak pierwszy anioł woła, nastała godzina sądu Jego, prawda? Nasz arcykapłan wstawia się za nami. I sięgnijmy teraz na moment jeszcze do listu do Hebrajczyków. 7 rozdział i wiersz 25. List Pawła do Hebrajczyków, rozdział 7 i wiersz 25. Jest tutaj oczywiście mowa o naszym arcykapłanie Jezusie Chrystusie. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędować za nimi. Chrystus wykonuje swoją służbę po to, aby nas zbawić. Po to, aby stanąć na naszym miejscu wtedy, kiedy jest nasza sprawa rozpatrywana na tym sądzie. Ale kiedy wokanda się skończy, kiedy ostatnia sprawa zostanie rozstrzygnięta, to wtedy Pan Jezus będzie mógł powiedzieć, wykonało się, wyjdzie ze świątyni. W Apokalipsie czytamy, że w pewnym momencie dym wypełnia świątynię, nikogo tam już nie ma, prawda? Wtedy między innymi z tej świątyni wychodzi 7 aniołów z 7 czaszami i wylewają 7 plag na ziemię, które dotykają tych, którzy nie otrzymali czego, pamiętacie?
pieczęci Bożej na swoje czoło, prawda? Pieczętowanie jest zakończone. Kto święty, jest święty, a kto brudny, dalej się brudzi. Pan Jezus przelał swoją krew po to, żeby nas uratować, po to, żeby zmazać nasze grzechy, po to, żeby móc stanąć za nas na tej wadze, która waży grzesznika. Ja nie pamiętam, czy u was tutaj wyświetlałem ten filmik o tej wadze. Chyba wyświetlałem, tak? Ważne jest to, czy ja muszę sam stanąć na tej wadze, czy za mnie stanie Chrystus. Bo jeżeli ja mam sam stanąć, to dla mnie nie ma żadnej nadziei. Ale jeżeli Chrystus może za mnie stanąć, bo ja Go przyjąłem i przyjąłem Jego krew przelaną za mnie, to wtedy jaki jestem? Jestem czysty, jestem święty, jestem sprawiedliwy, nie swoją sprawiedliwością, ale jestem sprawiedliwy, bo zostałem przez Chrystusa usprawiedliwiony. I tutaj w liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale, Paweł pisze właśnie o tym. Albowiem jedną ofiarą, co tam jest za słowo? Jakimi nas uczynił? Doskonałymi. Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Chrystus po to przyszedł na tą ziemię, żeby nam pokazać, jak my możemy żyć. Że to nie jest mrzonka, że my jesteśmy skazani na grzech. Tak jak ja zacząłem to rozważanie od tego, co kiedyś tam u nas żartem, bo żartem, ale było powiedziane, prawda, że my musimy do końca grzeszyć. To jest nieprawda. Ten, kto będzie do końca grzeszył, nigdy nie będzie zbawiony. Chrystus przyszedł tutaj pokazać nam swoim życiem wzór do naśladowania. My jesteśmy słabi i upadli, ale my mamy Jezusa. Pamiętacie te słowa, które Pan Jezus wypowiedział tuż przed swoim wniebowzięciem? To jest w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza zapisane. Gdy stanął przed uczniami, powiedział, że coś mu jest dane. Pamiętacie co? Wszelka moc na niebie i na ziemi. A jakie to ma dla nas znaczenie, że Jezusowi jest dana wszelka moc? Po co mu jest dana ta moc? Żeby nam pomagać, żeby nam tą moc udostępnić, przekazać nam. Ta moc została Chrystusowi dana po to, żeby On mógł jej udzielić swojemu ludowi, który nas. I tutaj to, co przeczytaliśmy z tego listu do Hebrajczyków, to nie jest napisane, że jedną ofiarą doskonałymi uczyni nas. Tylko jaki jest czas tam przedstawiony? Przeszły, dokonany, On uczynił. Chrystus, tak jak powiedziałem, przyszedł, aby pokazać nam, jak żyć, przyszedł pokazać nam, jaki jest nasz Bóg i przyszedł złożyć ofiarę, aby zadośćuczynić za nasz grzech. I my mówimy o tym, że Jezus nas zbawia, ale też, że nas odkupił. Odkupił nasze winy, bo przelał swoją krew, która zmazała nasze winy, a zbawia nas od czego? Od grzechu. Czyli daje nam moc do tego, żeby ten grzech pokonać. Żebyśmy my stali się do Niego podobni, a jeżeli stajemy się do Niego podobni, to grzech powinien u nas być w czym? W nienawiści. W 12 rozdziale Księgi Daniela jest pierwszy wiersz, który zawiera bardzo takie ważne dla nas informacje. Księga Daniela, rozdział 12 i wiersz 1. Daniel napisał, tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się wstawia za synami ludu Twego, a będzie czas ucisku, jakiego nie było, jak narody poczęły być, aż do tego czasu. Tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud Twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. Ja się zawsze zastanawiałem nad tym uciskiem,
I sobie dawniej wyobrażałem, że to będą tak ciężkie prześladowania, krwawe i okrutne, jakich nigdy jeszcze te nie było. Chociaż jak popatrzymy na historię, to ciężko sobie wyobrazić, żeby ludzie coś nowego pod tym względem mogli wymyślić. Ale później zrozumiałem, że tak naprawdę ten czas ucisku, jakiego nie było, to chodzi o rodzaj tego ucisku. I tak mi się w tym momencie wydaje, że to nie będą takie krwawe prześladowania, ale to będzie taki ucisk bardziej psychiczny na nas, mentalny, taki przez społeczeństwo wywierany, który postawi nas w dużo gorszej sytuacji niż wtedy, kiedy ten ucisk był taki fizyczny. Teraz mamy tą pandemię, prawda, i jest kwestia, czy jesteś zaszczepiony, czy nie. Jak na wiosnę byłem na Śląsku w jednym mieście, czekałem na moją mamę, która tam coś załatwiała i siedziałem w parku. I wiecie, siedziałem sobie w parku, coś tam czytałem i szło troje takich starszych osób, wyszli na spacer z kijkami, przez ten park tam maszerowali sobie i dyskutowali między sobą. I tak jak się już do mnie zbliżyli, zacząłem słyszeć, co oni mówią, i jeden do tej pozostałej dwójki mówi o kimś nieobecnym, ich przyjacielu. On się nie zaszczepił, to my chyba nie będziemy się z nim już więcej spotykali. Wiecie, z jednej strony to takie było dla mnie może śmieszne, ale z drugiej strony to jest tragiczne, jak ludzie podchodzą do pewnych rzeczy. Nieważna jest przyjaźń, nieważna jest znajomość, nieważne jest to, że razem się spędziło może tam kilkadziesiąt lat. Ważne jest coś innego. I teraz tak sobie pomyślałem o tej presji, a to nie chodzi tylko o te szczepienia, bo to nie jest jedyny temat. Teraz mamy okres świąt Bożego Narodzenia, prawda? I też my tych świąt nie obchodzimy i być może na niektórych z nas, na mnie to nie robi większego wrażenia, ale może na niektórych, a zwłaszcza na dzieci, to jakieś wrażenie, jakaś presja jest wywierana, bo my nie mamy choinki, my nie mamy tego, nie mamy tamtego. No moja córka mi kiedyś powiedziała ze 2 czy 3 tygodnie temu, bo tam prezenty prezentami, to prezent zawsze można dać, prawda? Niekoniecznie mówiąc, że to jest pod choinkę, ale moja Ola powiedziała mi, że ona się boi, że w szkole będzie uważana za taką gorszą, bo nie obchodzi świąt. No, mnie to zmartwiło, chociaż dla niej to nie jest taka rzecz, że ona chciałaby te święta obchodzić, bo ona w miarę sobie zdaje sprawę z tego. Zaskoczyła mnie ze 2 miesiące temu, bo chodzi do szkoły muzycznej i nauczycielka dała jej do skserowania jedną z kolęd, żeby uczyła się grać, a ona powiedziała, że ona nie chce grać tej kolędy. Ja byłem przy tym, nie rozwijałem tego tematu. No nauczycielka, ona wie, ta nauczycielka wie, że my jesteśmy adwentystami, bo jakoś już na samym początku była jakaś rozmowa, że to powiedzieliśmy i dla niej to też nie był żaden problem, znalazła jej jakiś inny utwór, prawda? Natomiast ja się potem Oli pytam, dlaczego ona nie chce grać tej kolędy, byłem ciekaw. Ona powiedziała do mnie, no bo ja myślę, że Pan Jezus nie byłby zadowolony, jakbym ją grała. I wiecie, z jednej strony mam tutaj taką postawę z dziecka, a z drugiej strony dziecko się boi, że będzie wytykane palcami w szkole, bo nie obchodzi świąt, nie? Nie ma takiego tego problemu, żeby była wytykana tymi palcami, ale ja to wam mówię, żeby zobrazować, co jest jeszcze przed nami. Ja pamiętam rozmowę z moim kierownikiem 20 lat temu, czy może nawet więcej jak 20 lat temu, kiedy zaczynałem pracę i mój kierownik chciał przeczytać pracę magisterską, jaką napisałem, a ja tam wspominałem coś na temat przykazań. I z tej rozmowy wyniknęła taka już dyskusja potem, łącznie z tym, że żeśmy Biblię poprzynosili do pracy i żeśmy patrzyli na przykazania i na przykazanie o sabacie.
I kiedy temu mojemu kierownikowi brakło argumentów, no bo ja mu czytałem, ja mu nic nie mówiłem, tak, tylko mu czytałem, prawda? A on odpowiadał tam jakimiś swoimi, powiedzmy, teoriami, no to ja mu czytałem dalej z Biblii i kiedy już nie miał argumentów, to powiedział do mnie tak. No ale panie Danielu, tylu ludzi święci niedzielę, tylko wy święcicie sobotę. A przecież Pan Jezus modlił się o to, żebyśmy byli jedno. Nie modlił się Pan Jezus o to? No kilka razy w 17 rozdziale Ewangelii Jana mamy to wspomniane, że Pan Jezus modlił się, żebyśmy my byli jedno, jak On jest jedno z Ojcem, prawda? No i ten człowiek do mnie mówi, no a wy jedni, taka mniejszość się wyłamujecie. Wszyscy tak robią, a tylko wy musicie tak stawać okoniem. Wiecie, dla mnie to nie jest problem, że ja staję okoniem, bo ja wiem, komu uwierzyłem, wiem, w co uwierzyłem i wiem, co tu jest napisane, prawda? Więc ja się tego trzymam i proszę Pana Boga, żeby mi dał wytrwałość, ale wtedy ja zrozumiałem, o co chodzi z tym uciskiem. To nie będzie przypalanie żelazem rozpalonym, to nie będzie, nie wiem, wykonywanie jakichś tam innych tortur. Tylko takie pytanie, no czemu ty musisz inaczej? 38 milionów robi tak, a tutaj 2000 czy 3000 będą mu robić inaczej. Pan Bóg nas uprzedził, że nastanie czas takiego ucisku, jakiego do tej pory jeszcze nie było. I my musimy być na to przygotowani. My musimy być gotowi na to, żeby przez ten czas przetrwać. Przyjdzie taki moment, kiedy my nie będziemy się mogli już poprawić. A co to dla nas znaczy? Że my musimy się poprawić kiedy? Teraz. Bo jutro może być na to za późno. Pan Jezus, kiedy uzdrawiał ludzi, to jest ciekawe, nie mówił do nich idź i więcej nie stawaj w przeciągu, prawda? Albo idź i więcej nie jedz złych rzeczy, tylko mówił do nich idź i więcej nie grzesz. Czy to było realne czy nierealne? Bo wiecie, ja rozumiem stanowisko niektórych osób, którzy mówią, że my mamy upadłą naturę i ten grzech to jest taki naturalny, ale wtedy ja się zastanawiam, czy Pan Jezus, ja przepraszam za to słowo, kpił z tych ludzi, jak im mówił, idź więcej nie grzesz? Czy Pan Jezus specjalnie mówił coś, co było nierealne do wykonania? Bóg nienawidzi grzechu i kiedy my popełniamy grzech, to zadajemy Bogu ranę. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to babcia mi mówiła, że jak robię coś złego, to tak jakbym wbijał gwoździe w ciało Pana Jezusa, prawda? Dla mnie to było takie dosyć obrazowe. No, zdawałem sobie sprawę. Ja nie wbijam tego gwoździa fizycznie, ale fizycznie te gwoździe kiedyś były wbite. A wiecie, co jest najgorsze? Na pewno oglądaliście ten film Gibsona Pasja paręnaście lat temu. Może nie wszyscy, ale pamiętacie, jak tam było cierpienie Chrystusa przedstawione? Jak było tak aż do przesady to fizyczne cierpienie przedstawione, ale to był taki pusty dla mnie film, bardzo. Bo tam była mowa tylko o tej fizycznej stronie, a Pan Jezus o wiele bardziej cierpiał jak? Psychicznie, duchowo. Dlaczego Jezus zmarł? Z tego strasznego poczucia rozłąki z Bogiem, z Ojcem. Lekarze mówili, że Chrystus zmarł nie od uduszenia, tak jak normalnie jest śmierć na krzyżu, tylko że serce nie wytrzymało, że w momencie, kiedy z tego boku popłynęła krew z wodą, to była oznaka po prostu zawału, tego, że serce nie wytrzymało, pękło czy coś tam się stało. Dla Chrystusa to cierpienie takie psychiczne, duchowe było o wiele gorsze do zniesienia niż to fizyczne, którego doświadczył. A on to wszystko zrobił po to,
zgodził się na to, żeby nas uratować, żeby dać nam szansę do tego, żebyśmy my zmienili swoje życie, zmienili swoje postępowanie i żebyśmy oddali Bogu chwałę. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, to jest fragment kazania na górze, w 48 wierszu czytamy takie wezwanie. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział i wiersz 48. Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest. Kto jest naszym wzorem, do którego mamy się dorównać, dążyć? Jezus. Tutaj Jezus stawia nam Ojca. Bądźcie doskonałymi, jak kto? Wiecie, tutaj to jest też taka istotna rzecz, żebyśmy za swój wzór nie brali a tego wujka, czy tą ciocię, czy tego pastora, czy kogoś tam, bo Jezus tą poprzeczkę stawia bardzo wysoko. Naszym wzorem nie jest żaden człowiek i nie możemy się nigdy dorównywać do człowieka, a bardzo lubimy, bo wtedy to wypadamy całkiem nieźle, bo jak pokażę tam kogoś, to czy ja jestem taki zły jak ten, nie? Ja takich rzeczy nie robię. Ja tam mam swoje za skórą, ale aż taki zły jak ten nie jestem. Natomiast jeżeli tym wzorcem, do którego my się porównujemy, jest Jezus, to czy my mamy cokolwiek na swoją obronę, czy mamy cokolwiek takiego, żebyśmy mogli powiedzieć, o, no taki całkiem zły to nie jestem? Wtedy to wygląda inaczej. Ale dlatego Bóg do nas mówi, kto święty, niech się uświęca. Na pewno pamiętacie te teksty z księgi proroka Ezechiela, takie sztandarowe dla adwentystów, gdzie jest napisane no przede wszystkim o sabacie, prawda? Ale tam jest bardzo ważna prawda. Pan Bóg mówi, dałem im moje sabaty, aby były czym? Znakiem między mną a nimi, że ja jestem Bogiem, który co robi? Który ich uświęcam. Co to znaczy uświęcać? Czynić jakim? Świętym, prawda? Czystym, świętym. Bóg dał nam sabat po to, żebyśmy ten czas wykorzystali na to, byśmy się stawali świętymi. Przez 6 dni pracujemy i mamy troszeczkę gorzej wtedy, ale to jest cały dzień, który my mamy przeznaczyć na to, żeby stać się świętym. Bóg chce nas uświęcić. Bóg chce odłączyć nas od brudu tego świata i dać nam życie w tej atmosferze niebios. W książce Życie Jezusa Ellen White napisała w 9 rozdziale, to jest końcówka tego 9 rozdziału, o dzieciństwie Pana Jezusa napisała takie słowa, że Pan Jezus pragnął natchnąć nadzieją najbardziej hardych i nieprzejednanych, przekonywując, że również oni mogą się stać bezgrzesznymi i niewinnymi, co pozwoli uznać ich za dzieci Boga. Jak my możemy stać się bezgrzesznymi? Czy jest ktokolwiek, z wyjątkiem Pana Jezusa, kto nie zgrzeszył? Nie ma takiego żadnego, prawda? My możemy stać się bezgrzesznymi, dlatego że Chrystus zmazał nasze winy, zmazał nasze grzechy i obdarza nas siłą do życia ku Bożej chwale. Chciałbym wam jeszcze przeczytać z Wielkiego Boju pewien fragment z tego samego rozdziału Czas ucisku. Szatan skłania wielu do wierzenia, że Bóg toleruje niewierność w drobnych sprawach życia, lecz historia Jakuba wskazuje, że Bóg w żaden sposób nie sankcjonuje zła. Wszyscy, którzy starają się usprawiedliwić swe grzechy lub nie chcą ich wyznać i tym samym nie proszą o ich przebaczenie, zostaną pokonani przez szatana, a ich winy nie będą wymazane z ksiąg nieba. Kto zwleka z przygotowaniem się na Dzień Pański, nie będzie mógł się przygotować w czasie ucisku lub w jakimkolwiek późniejszym czasie. Jego los jest przesądzony już teraz.
My w tym momencie mamy czas na to, żeby dokończyć te przygotowania. Jak zaniedbamy ten czas, to potem już nie będzie szansy na to, żeby w jakikolwiek sposób te przygotowania dokończyć. Kiedy nasz najwyższy kapłan wstawia się za nami, powinniśmy dążyć do doskonałości w Chrystusie. Nasz Zbawiciel nie poddawał się pokusie nawet w myślach. Szatan natomiast znajduje w ludzkim sercu jedno słabe miejsce, w którym pielęgnuje się tę lub ową grzeszną skłonność. To wystarcza mu do skuszenia człowieka. Chrystus powiedział o sobie: nadchodzi władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Szatan nie mógł znaleźć w Synu Bożym nic, co pomogłoby mu w odniesieniu nad nim zwycięstwa. Chrystus zachowywał przykazania Ojca i nie było w nim grzechu, który szatan mógłby wykorzystać. Tacy właśnie muszą być wszyscy, którzy chcą przetrwać w czasie ucisku. Tu w ziemskim życiu musimy odrzucić grzech przez wiarę w pojednawczą krew Chrystusa. Możemy działać razem z siłami, jakimi niebo rozporządza, aby ukształtować nasz charakter na obraz boskiego pierwowzoru. Nikt nie może zaniedbać ani odłożyć tego zadania, nie narażając się na największe niebezpieczeństwo. Chrystus nie miał w sobie nic, co pomogłoby szatanowi w zaatakowaniu go. I teraz nasz los zależy od tego, czy my pozwolimy Bogu tak nas ukształtować, żeby w tym nadchodzącym czasie ucisku nie było w nas żadnego punktu zaczepienia dla szatana. Paręnaście lat temu były takie książki do pobudek, Cudowna Boża Łaska, i to były wszystko teksty z różnych pism Ellen White. I tutaj znalazłem w tej książce też właśnie kilka fragmentów, które mówią na ten temat. Ellen White napisała między innymi tak: Bóg zabierze do nieba tylko tych, którzy najpierw staną się świętymi na ziemi dzięki łasce Chrystusa, tych, którzy staną się podobni do Chrystusa. Dzieło ukształtowania charakteru dla wieczności my mamy wykonać tutaj, teraz, na tej ziemi. Tak naprawdę to nie my to wykonujemy, tylko my musimy pozwolić Bogu, żeby On to w nas zrobił. A Bóg chce to zrobić. Kiedyś wam pewnie opowiadałem o tej historii Jeremiasza. To jest, jeśli dobrze pamiętam, 18 rozdział Jeremiasza, jak Bóg kazał mu iść do domu garncarza. Pamiętacie ten fragment? Pan Bóg kazał mu iść do domu garncarza i zobaczyć, jak on lepił jakiś tam garnek. I w momencie, kiedy mu to nie wyszło, garncarz wziął tą glinę i ugniótł i zaczął modelować na nowo. I Pan Bóg potem, jak Jeremiasz wyszedł z domu garncarza, to powiedział do niego: dlaczego ja nie mogę z wami zrobić tak, jak ten garncarz z tą gliną? To jest Bożym marzeniem, żeby nas wziąć i ulepić na nowo. Czyli inaczej mówiąc, tak jak Paweł w swoich listach pisał, stworzyć nas na nowo, abyśmy byli nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. My zostaliśmy ulepieni przez Boga wtedy, kiedy człowiek został stworzony, jako naczynie doskonałe, przeznaczone do świętego użytku. Ale grzech spowodował to, że to naczynie się zepsuło. I Bóg teraz chce wziąć tą glinę z nas, tych niedoskonałych, grzesznych stworzeń, i ulepić nas na swój obraz, na swoje podobieństwo od nowa. Żebyśmy my wykonywali dzieła sprawiedliwości ku Bożej chwale. Z tej książki Ellen White, Cudowna Boża Łaska, jeszcze parę fragmentów. Dzięki ofierze Chrystusa grzesznik został uwolniony z lochu grzechu, spod panowania sił zła. A kiedy myśli o ukrzyżowanym Chrystusie, wówczas ze skruchą woła: to za moje grzechy Syn Boży został ukrzyżowany. U stóp Chrystusa zostawia swoje grzechy, a dzięki Jego łasce doznaje przemiany charakteru. Bardzo ciekawy ostatni fragment z tej książki.
Nie zniechęcajcie się, kiedy wydaje się wam, że wasze serce jest twarde i nieczułe. Wszystkie przeciwności, wszyscy wewnętrzni wrogowie świadczą jedynie o tym, że potrzebujecie Chrystusa. On przyszedł zabrać wasze kamienne serce i dać wam serce cielesne. Oczekujcie od Niego szczególnej łaski do pokonania waszych uporczywych wad. Wołajcie do drogiego Zbawiciela o pomoc, by uzdolnił was do oddania każdego bożka i odrzucenia każdego grzechu. Czy to jest proste? Apostoł Paweł kiedyś zadał takie pytanie czytelnikom jednego ze swoich listów. Czy sprzeciwiliście się już grzechowi aż do czego? Pamiętacie? Aż do krwi. To nie jest prosta rzecz. To trzeba stoczyć niesamowitą walkę. Paweł to napisał, że aż do krwi. Bo nas ciągnie do złego. Bo jesteśmy kuszeni i nasza ta grzeszna natura powoduje, że ciągnie nas do tego grzechu. Ale to my do końca mamy wolny wybór i w końcu wybieramy, czy chcemy stanąć po stronie Jezusa, skorzystać z siły, którą On nam daje i w modlitwie przezwyciężyć tą pokusę, czy jednak ona jest dla nas tak atrakcyjna, że postanawiamy jednak jej ulec i tak jak to na jednym miejscu jest napisane, tej zwodniczej ułudzie grzechu. Bóg powiedział, że On jest Panem, który nas uświęca. On sprawia, że my stajemy się świętymi. Chrystus zmarł na krzyżu po to, żeby zmazać nasze winy, a teraz działa po to, żebyśmy my stali się szlachetnymi, po to, żebyśmy my otrzymali Boży charakter, po to, żebyśmy my byli tutaj już gotowi do życia w naszej niebiańskiej ojczyźnie, którą Bóg dla nas przygotował. Apostoł Paweł dużo na ten temat pisał w liście do Rzymian. Kilka fragmentów chciałbym teraz z wami przeczytać, natomiast jeżeli będziecie mieli po południu ochotę, to zachęcam, żeby przestudiować sobie dokładnie 6, 7, 8 rozdział listu do Rzymian. Co tutaj Paweł pisze? 6 rozdział od 1 wiersza. Cóż wtedy rzeczemy? Zostaniemyż w grzechu, aby łaska obfitowała? To takie popularne jest czasami stwierdzenie, zwłaszcza w kręgach protestanckich, prawda, że Bóg daje nam łaskę i my z tej łaski korzystamy. I ta łaska jest nieograniczona. Z jednej strony to jest prawda, że ta łaska jest nieograniczona, chociaż w czasie ona będzie ograniczona i kiedyś ten czas łaski się skończy. Ale czy to, że ta łaska w tym momencie działa i jest nieograniczona, to jest powód do tego, abyśmy my grzeszyli, abyśmy łamali Boże przykazania? Paweł pisze, że nie. Zostaniemy w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj tego Boże. Albowiem, którzyśmy umarli grzechowi, jakże jeszcze w nim żyć będziemy? Łaska nie polega na tym, że mogę nagrzeszyć, bo zostanę z tego uwolniony. Łaska polega na tym, że ja w pewnym momencie reflektuję się, przychodzę do Chrystusa i słyszę od Niego: idź i więcej nie grzesz. Jezus nie powiedział: ja ci wybaczam, idź pogrzesz sobie jeszcze, żeby moja łaska była obfitsza. Nie ma czegoś takiego. Jezus mówi: idź i więcej nie grzesz, żeby ci się coś gorszego nie przytrafiło. A to gorsze to jest to, że w pewnym momencie grzech może spowodować, że jeżeli ja będę mu folgował, że moje sumienie przestanie działać, że Duch Święty w pewnym momencie nie będzie mógł się już przebić do mojego umysłu, i ja mogę zapomnieć, aby Boga poprosić o przebaczenie mojego grzechu. Mogę już tego nie chcieć. Wiecie, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. Jak ja sobie przypomnę, jak ja byłem dzieckiem,
to wiele rzeczy, które dzisiaj wydają się normalne, były nie do pomyślenia w zborze. Czy wtedy ktoś się mylił, czy dzisiaj my się mylimy? Nie chcę teraz tego rozważać, ale wiele rzeczy, już nie będę mówił w zborze, ale w świecie, wiele rzeczy, które w latach 80. było powszechnie uważane za złe, przez ludzi świeckich, dzisiaj uważane są za rzeczy normalne, a jeżeli ktoś mówi, że one nie są normalne, to może się spodziewać reakcji i nawet jakichś konsekwencji za to. Nie możemy folgować grzechowi w swoim życiu, bo nasze zmysły zostaną stępione. Nasz rozsądek może być przytępiony i my możemy już potem nie umieć rozróżnić między tym, co jest dobre i co daje życie, a tym, co jest złe i nas niszczy i prowadzi nas do wiecznej śmierci. Czy nie wiecie, że którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy? Pogrzebani jesteśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jak Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Chrystus sprawia, że my stajemy się nowym stworzeniem, że my jesteśmy nowonarodzeni do zupełnie innego życia, niż wiedliśmy przed nawróceniem. Jeżeli nasze życie po nawróceniu ma przypominać to, które było przed nawróceniem, to znaczy, że coś jest nie tak, że coś nie do końca wyszło w tym wszystkim. 6. wiersz. To wiedząc, że stary nasz człowiek razem z nim jest ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Chrystus chce zamieszkać w naszym sercu, w naszym życiu, chce nas prowadzić i wtedy nasze ciało nie może służyć grzechowi. Jeżeli coś tutaj nie wychodzi, to znaczy, że ta nasza komunikacja z naszym Zbawicielem ma jakieś zakłócenie, że coś jest nie tak. Tak sobie przypomniałem teraz, czytałem wczoraj taki artykuł, wywiad z byłym szefem sztabu generalnego naszego wojska. Okazało się, że był podsłuchiwany, jego rozmowy były podsłuchiwane tam 5 lat temu, kiedy jeszcze sprawował funkcję. Jak się to okazało? To się okazało wtedy, kiedy ktoś próbował do niego zadzwonić na jego ten szyfrowany telefon i coś tam w tej łączności było nie tak. Nie można było tego nawiązać. I tutaj, czy z naszą łącznością z Chrystusem jest wszystko w porządku? Czy ta nasza łączność z Jezusem jest nawiązana tak, jak należy? Czy mamy ją każdego dnia? Z Księgi Daniela mamy ten przykład. 3 razy dziennie, prawda? Rano, w południe, wieczorem. Czy studiujemy Słowo Boże każdego dnia? Czy modlimy się? Czy o każdą rzecz, którą chcemy zrobić, pytamy Pana Jezusa? Wiecie, to nie są mity. To nie są rzeczy, które należą do bajek czy legend. To są rzeczy, od których zależy nasze życie. I powinniśmy te rzeczy tak traktować, jak jadąc na przykład dzisiaj gdzieś tam w górach wysoko, to tak sobie myślałem, co by było, gdyby tak mocniej zarzuciło, prawda? A tam w dół jest parędziesiąt metrów. No, akurat nie było żadnego jakiegoś takiego niebezpiecznego zdarzenia, ale teraz przy okazji tej naszej dyskusji, tego rozważania, gdyby coś zagrażało naszemu życiu tutaj temu doczesnemu w tym momencie, to co byśmy robili? Robilibyśmy wszystko bardzo gorliwie po to, żeby to życie uratować. A jak my się staramy o nasze wieczne życie? Czy w taki sam sposób podchodzimy? A co jest ważniejsze? W lekcji mówiliśmy o Mojżeszu, który się dowiedział, że nie wejdzie do ziemi kananejskiej, prawda? No i ja wtedy powiedziałem tutaj w tej dyskusji, że takie rozwiązanie, jak miał Mojżesz, ja bym wziął w ciemno.
Nie wchodzę do Kanaanu, ale wchodzę do jakiego? Innego, do niebieskiego, prawda? Tracę to życie tutaj, ale Mojżesz zaraz został wzbudzony z martwych i żyje już na wieki z Jezusem. To są rzeczy, które my musimy w swojej wyobraźni we właściwy sposób sobie uzmysłowić. To, co jest tu, jakie to ma znaczenie, a to, co nas czeka, jakie to ma znaczenie. To są niesamowite rzeczy. 11 i następne wiersze tego 6 rozdziału listu do Rzymian. Tak też i wy rozumiejcie, że jesteście umarłymi dla grzechu, ale żywymi dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niech więc nie króluje grzech w śmiertelnym ciele waszym, żebyście mu posłuszni byli w jego pożądliwościach, ale stawiajcie członki wasze orężem niesprawiedliwości, przepraszam, ani nie stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości dla grzechu, ale stawiajcie siebie samych Bogu jako z umarłych żywi i członki wasze orężem sprawiedliwości dla Boga. Albowiem grzech panować nad wami nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską. Bóg oczekuje od nas, żebyśmy stanęli po właściwej stronie. I Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy w swoim życiu przynieśli owoc. On chce, abyśmy przynieśli ten dobry owoc. Co jest tym dobrym owocem w naszym życiu? Uczynki sprawiedliwości, uczynki, które są efektem naszego zbawienia. W 7 rozdziale, w 4 wierszu czytamy: a tak, bracia moi, i wyście umartwieni zakonowi przez ciało Chrystusowe, abyście się stali innego, to jest tego, który wzbudzony jest z martwych, abyśmy owoc przynosili Bogu. Jaki owoc? W liście do Galacjan Paweł pisze: miłość, cierpliwość, dobrotliwość. Generalnie chodzi o ten owoc, którym są dobre uczynki zgodne z zakonem. Pan Jezus tego ostatniego wieczoru, kiedy był tutaj na tej ziemi, no, może nie ostatniego wieczoru, gdy był na tej ziemi, ale przed swoim ukrzyżowaniem, gdy rozmawiał ze swoimi uczniami w czasie tej wieczerzy, powiedział im takie porównanie, że on jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. My jesteśmy tymi gałązkami. Jeżeli trwamy w nim, to przyniesiemy wiele dobrego owocu. Jeżeli trwamy w nim, to on daje nam siłę do tego, aby we właściwy sposób postępować, aby uwielbić Boga naszym zachowaniem. I tak jak w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale zostało napisane, że po owocach możemy poznać, kto kim jest, prawda? Ale wiecie, tutaj Paweł pisze piękne słowa w tym liście do Rzymian, tylko potem, jak kończy 7 rozdział, popatrzcie sobie na 24 wiersz. Napisał 6-7 rozdział, piękne rzeczy i możemy powiedzieć, no piękna teoria, a jaka praktyka? I on teraz tutaj woła. 7 rozdział, 24 wiersz. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci, prawda? Gdyby zakończył na tym, no to byśmy mogli powiedzieć, no nie da rady. Ale dalej pisze: dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przecież wtedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu. I dalej 8 rozdział: przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Albowiem zakon ducha żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci, bo co niemożnego było zakonowi, w czym on był słaby dla ciała, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu potępił grzech w ciele, aby ta sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Bóg wie, że my swoimi siłami nie jesteśmy w stanie zrobić nic dobrego.
My swoimi siłami nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się grzechowi, ale Bóg daje nam Chrystusa, daje nam możliwość zmiany naszego charakteru, naszego postępowania, jeżeli tylko my decydujemy się na przyjęcie Zbawiciela do naszego serca. Jeżeli chcemy podporządkować swoją wolę Bogu, wtedy On stwarza nas na nowo, jako nowe stworzenie. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał, że Bóg chce, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach, które już dawno dla nas przygotował, jeżeli tylko pozwalamy właśnie na to, aby On stworzył nas w Jezusie Chrystusie na nowo. Ostatnie teksty tutaj z 8 rozdziału listu do Rzymian, 9 i 10. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Ale jeśli Chrystus w was jest, wtedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości. Bóg chce, abyśmy byli żywi dla sprawiedliwości, bo On oddał wszystko, co mógł oddać. Oddał bardzo dużo swojego Syna, abyśmy my zostali zbawieni i byśmy mogli żyć na wieki z Nim. Do nas należy decyzja, po której stronie stajemy. Do nas należy decyzja, czy chcemy być gotowi. Czy chcemy być gotowi na powitanie naszego Zbawiciela, kiedy On przyjdzie. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was. Dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Albowiem czynem Jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Bóg dał nam wszystko, no i niestety dał nam wolną wolę, więc wybór należy do nas. To niestety to było w takim grubym cudzysłowie, bo gdybyśmy nie mieli wolnej woli, to jaki sens byłby czegokolwiek, prawda? Ale to, co Paweł napisał, nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci, to kiedy przychodzi chwila pokusy takiej silnej, to możemy sobie właśnie tak zawołać. Ale najważniejsze jest, żebyśmy wołali do Jezusa: Panie Jezu, ratuj. Pomóż mi wytrwać, żebym nie uległ tej pokusie, bo przecież mamy doświadczenie z tymi pokusami. Kiedy jej ulegniemy, to czy ona się okazuje taka przyjemna, taka miła, czy ten grzech nas naprawdę tak rozaniela? Potem zostaje gorycz, prawda? Potem zostaje taki niesmak. To nie jest nic dobrego. Bóg dał nam wszystko to, co jest najlepsze. Dziękujmy Mu i trwajmy w Nim i czekajmy, kiedy nasz arcykapłan wyjdzie z miejsca Najświętszego, abyśmy ten krótki czas bez pośrednika przetrwali, a potem powitali Go z radością, kiedy przyjdzie, aby zabrać nas do naszego domu. Amen.